Witamy w kolejnym programie telewizji Żyrardowskiej. Miniony tydzień listopada zdominowany został obchodami rocznicy odzyskania niepodległości Polski, w których uczestniczyli żyrardowianie. Byliśmy z naszą kamerą na międzynarodowym turnieju koszykówki, jaki odbył się na hali OSIR w Żyrardowie. Pokażemy Cecyliadę, konkurs piosenki nie tylko religijnej. Poświęcimy trochę uwagi festiwalowi Siątek, który odbył się w Żyrardowskim Centrum Kultury. Setki mieszkańców zgromadziło się w środę 11 listopada w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, gdzie rozpoczęły się miejskie obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Towarzyszyli im przedstawiciele samorządu z prezydentem Wojciechem Jasińskim na czele. Oprawę muzyczną realizowało Towarzystwo Śpiewacze Lira. Dzisiaj więc prosimy o to, co jest potrzebne dla naszej ojczyzny, o Boże błogosławieństwo, o to, żebyśmy mogli cieszyć się wolnością. A mówiąc ojczyzna, nie myślimy abstrakcyjnie, ale myślimy o ludziach, którzy tę ojczyznę tworzą. O tych wszystkich, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, czy to walcząc o jej wolność, czy też rzetelnie pracując. A więc myślimy o zmarłych, o poległych. Ale myślimy także o żyjących, o tych, którzy dzisiaj trudzą się dla dobra naszej ojczyzny. Po mszy orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej Kaski poprowadziła na miejscowy cmentarz korowód mieszkańców Żyrardowa złożony z przedstawicieli środowisk kombatanckich, samorządu miasta i powiatu, szkół, organizacji społecznych, politycznych oraz służb mundurowych. Jak co roku zostały złożone pod pomnikiem nieznanego żołnierza wieńce i kwiaty. Spotykamy się dziś tutaj przy grobie nieznanego żołnierza, aby wspólnie złożyć hołd tym wszystkim naszym rodakom, którzy bronili niepodległej Polski z najwyższym oddaniem. W wielkiej pokorze chylimy dziś czoła przed tymi, którzy niestrudzenie, z narażeniem zdrowia i życia stali na straży niepodległej naszej ojczyzny. W 1918 roku Polacy pragnęli wolności. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. Niech myśl o poświęceniu poprzednich pokoleń budzi w nas jeszcze większy zapał i energię do pracy, a także przekonanie, że dano nam szansę, której nie możemy dzisiaj zmarnować.
Na koniec uroczystości mieszkańcy zapalili symboliczne znicze. W środowy świąteczny wieczór uroczystości rocznicowe upamiętnione zostały koncertem w Resursie. W muzyczno-słownym spektaklu wystąpił aktor Jerzy Zelnik, Michał Kulenty grający na flecie i saksofonie oraz Paweł Perliński grający na fortepianie. Zło dobrym zwycięży. Świętego księdza Jerzego. Naprzód wiara. Paweł Perliński. Nie ma w planach, wprost przeciwnie. Są plany zaboru, podstępnej dywersji, plany wielkiej bitwy. Antykościół w natarciu. My, rozproszeni, skłóceni, podejrzliwi, ponad miarę. Zamiast ekranu garstwa zapal w domu świeczkę. Pomódl się swoimi słowami. Miłość trwa wiecznie. Czwartkowy wieczór przyniósł w Osiedlowym Domu Kultury spotkanie z pieśnią patriotyczną. Na scenie wystąpił z koncertem chór Towarzystwa Śpiewaczego Echo. Pod dyrygenturą Marzeny Muszyńskiej i przy akompaniamencie Marka Wolniewicza chór wykonał wiele znanych utworów nastrajających do patriotycznej zadumy.
Żyrardowskie obchody Święta Niepodległości zakończył niedzielny występ trójki solistów – Magdaleny Kotarskiej, Krzysztofa Gwiazdy i Andrzeja Wiśniewskiego. Akompaniował im na fortepianie Włodzimierz Trzeciak. W bieżącym roku w Liceum Ogólnokształcącym w Żyrardowie po raz czwarty zainicjowano akcję zbierania paczek z przeznaczeniem na pomoc dla polskich kombatantów mieszkających w zachodniej Ukrainie. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość z 10 szkołami mazowieckimi współpracując prowadzi tę akcję już 8 rok. My będziemy robić to rok czwarty, a trzeci z klasą trzecią D, klasą humanistyczną naszego liceum. Taka akcja jest bardzo potrzebna. Polacy, którzy mieszkają tam, czują, że ktoś z ojczyzny, z Polski o nich pamięta. To jest obowiązek moralny. Obowiązek moralny oraz forma wyrażenia swojego patriotyzmu, miłości do ojczyzny i szacunku dla czynów tych ludzi. Do paczek zbieramy naprawdę podstawowe produkty, które powinny znaleźć się na wyposażeniu każdego domu. Są to na przykład makaron, cukier czy mąka. Akcja jest przewidziana przede wszystkim dla kombatantów z Lwowa i okolic Lwowa, Drohobycza, Stryja, Stanisławowa, Sądowej Wiśni, i oni dostają te paczki w pierwszej kolejności. Do nich również trafiają wszystkie zebrane pieniądze. Na razie ogłosiliśmy, co będziemy zbierać, jakie produkty. Robimy już to trzeci rok z rzędu, także teraz czekamy na produkty, które pomogą nam tworzyć pierwsze paczki. W paczkach znajdują się zazwyczaj rzeczy, typowe produkty spożywcze, które są najbardziej potrzebne. Przede wszystkim podstawowe produkty żywnościowe. To jest ryż, kasza, mąka, konserwy mięsne, słodycze. Wszystko to, co może sprawić radość w okresie przedświątecznym. Bo te osoby właśnie na Ukrainie mają silną, zakorzenioną polskość. I dużo nacisk składają, żeby te produkty były jednak z etykietką Polski, a nie zagranicznych firm. Ponieważ chcemy, aby te paczki były jednolite, aby nie było sytuacji, w której ktoś dostaje coś innego niż pozostałe osoby, i ponieważ tak naprawdę te produkty są tam najbardziej potrzebne, zwłaszcza w chwili obecnej, kiedy, jak wiadomo, poziom życia mieszkańców również zachodniej Ukrainy gwałtownie się pogorszył ze względu na niewypowiedzianą wojnę, która trwa na wschodzie. To byli ludzie, którzy walczyli najczęściej byli żołnierzami Armii Krajowej, ale nie tylko, bo także żołnierzami NSZ-u, czyli Narodowych Sił Zbrojnych.
i na tamtych terenach po prostu toczyli walkę przeciwko okupantom. Bardzo wielu z nich prawdopodobnie to byli żołnierze albo współpracownicy na przykład 27. Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, która operowała na tamtych terenach, to znaczy powyżej ziemi lwowskiej, tak? No ale także żołnierze, którzy operowali potem w 1944 pomagali na przykład wojskom sowieckim wyzwalać także tereny wschodnie, walczyli wspólnie, począwszy tak od północy, czyli na przykład o Wilno, potem o Grodno, o Włodzimierz Wołyński, o Kowel, o Lwów także. Tutaj na ziemiach polskich żołnierze Armii Krajowej też byli prześladowani przez Sowietów, na przykład zaraz po Powstaniu Warszawskim. Sowieci zorganizowali obławę na partyzantów, na powstańców, natomiast na tamtych terenach było zdecydowanie gorzej, dlatego że od końca 1944, a tak naprawdę od początku 1945 roku już zaczęto przesiedlać ludność polską z terenów wschodnich na tereny Polski pojałtańskiej, że tak powiem, natomiast ludność ukraińską i ludność rosyjskojęzyczną na tereny wschodnie. Ci, którzy pozostali na terenach wschodnich, od razu zostali obywatelami Związku Sowieckiego, bo taka była praktyka. Więc nie było obywateli polskich, tylko byli obywatele sowieccy polskiego pochodzenia, a bardzo często mówiono o nich, że byli po prostu bandytami. Odmawiano im praw kombatanckich, odmawiano im szacunku, bardzo źle ich traktowano. W związku z tym oni, można powiedzieć, przeszli szczególnie okrutną lekcję historii. Dzisiaj z Centrum Kultury, specjalnie dla Telewizji Żydowskiej, będę rozmawiała z kolegą o nowych filmach w listopadzie w kinie Leń w Żydowie. Będziemy omawiać 6 filmów. Pierwszym z nich jest nowa część przygód o Jamesie Bondzie, Spectre. Co powiesz mi o tym? Przede wszystkim, że tutaj jest taki mały, lokalny patriotyzm, ponieważ wódką Jamesa Bonda w tym akurat filmie został oficjalny Belweder, produkowany zresztą u nas w Żardowie. Co prawda już jesteśmy po premierze u nas w Centrum Kultury, odbyła się 6 listopada. Dużo osób, dużo fajnych smaczków puszczonych przed samym filmem. Generalnie uważam, że impreza była bardzo udana. Już z tego miejsca chciałbym zaprosić w ogóle na Gwiezdne Wojny, gdzie też będzie taka duża premiera. A co do samego filmu Spectre, wydaje mi się, że najciekawszym w sumie takim smaczkiem jest, że głównym antagonistą jest Christopher Waltz. Ja osobiście jestem jego wielkim fanem wszelakich ról. Uwielbiam wszystkie właśnie jego kreacje i sam jestem ciekaw, bo jeszcze niestety nie widziałem Spectre, jak on się będzie reprezentował akurat w Jamesie Bondzie. Jeśli idziesz tam, you're crossing over to a place where there is no mercy. You're protecting someone. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain. Drugim filmem, który chcielibyśmy omówić, są Mroczne cienie, w którym występuje Johnny Depp, Eva Green i jest to film Tima Burtona. I jest to 8 z kolei współpraca Tima Burtona i Johnny'ego Deppa. Tutaj chciałabym powiedzieć ja, że jest to miks obyczajowo popkulturowy, ma przedstawić zderzenie dwóch buntowniczych kultur XVIII wieku i lat 70. Całość jest opakowana w taką specjalnie kiczowatą, tandetną oprawę i właśnie ma to także uwypuklić te lata 70. What the hell is this? He's coming. He's coming. Hear me, future dweller. What is the year?
1972. My beloved Colin Wood. The Collins family. Who the hell is this? I'm a vampire, madam. Yeah. He's not staying with us forever, is he? I like him. Oh, super fat. Welcome home, Barnabas Collins. How soon can the horses be ready? We don't have horses. We have a Chevy. Trzecim filmem natomiast, który będzie także prezentowany w listopadzie, jest Łowca Czarownic, czyli film akcji z Vin Dieselem. Generalnie film Łowca Czarownic z Winem Dieselem w roli głównej dzieje się w Nowym Jorku, gdzie właśnie do walki przeciwko wszelakim wieźmiom staje ostatni z żyjących łowców czarownic. Sam osobiście jestem ciekaw tego filmu, na pewno się do niego wybiorę, do naszego kina Len. Lubię filmy akcji, szczególnie powiązane z takim fantazją, więc może to się ciekawie oglądać. Zapraszam wszystkich. Yeah, you're not qualified for what happens next. So it begins. Say witch hunter. Witch hunter. Shall we start? Kolejnym filmem jest film Demon, to jest film polski. Jego treść można sprowadzić do następujących stwierdzeń, że Piotr przyjeżdża z Wielkiej Brytanii do Polski na ślub z Żanetą. Dzień przed weselem odkrywa w domu, który podarował mu teść, ludzkie zwłoki, czy też szczątki. A w dniu wesela dzieją się z nim dziwne rzeczy i wprowadza to nieopisany zamęt na całej imprezie. Zawiesił się! Czy jest możliwe, że duch zmarłej osoby może się nam objawić? Ja wiem, co widział. Wesela nie było. Was nie było. Pana młodego nie ma. Edukacja, kultura i gospodarka. To rozwinięcie tajemniczych liter skrótu EKG. W piątek, 30 października, szerzej ten temat został omówiony na konferencji Centrum Kultury w Żyrardowie. Dotyczy on strategii działania na lata 2016-2018, którą przedstawił pełniący obowiązki dyrektora Centrum Kultury Jarosław Spychała. Przedstawił on wizję budowy marki obejmującą szereg różnych zagadnień, stąd postanowiliśmy przedstawić ją w całości, a z uwagi na obszerność materiału w kilku odcinkach. Co może być pożyteczne dla mieszkańców Żyrardowa? Roboczo ten projekt, ten kierunek rozwoju nazwaliśmy Design Akademii Żyrardów. Wiem, że nazwa jest bardzo mocna i powiedziałbym, niewiele takich instytucji powstało na świecie, chociaż te, które powstały, liczą się. Nie bez powodu sięgam do tego kierunku rozwoju, dlatego że analogiczne miasto do Żyrardowa w Holandii, Eindhoven, miało dokładnie tą samą sytuację, co nasze miasto. Pewnego dnia wielka fabryka, która zasilała kieszenie wszystkich mieszkańców Eindhoven, wyprowadziła się do innego kraju. I nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało bez pracy. Ale mieli do dyspozycji olbrzymie zakłady, olbrzymie przestrzenie fabryczne, w których można było coś zrobić, ale nie mieli pieniędzy. Postanowili, że będą budować miasto w oparciu o te zasoby, które dysponują. Czyli zaczęli zapraszać artystów, twórców, projektantów do swojego miasta, dając im przestrzeń, oddając im te przestrzenie pod użytkowanie, po to, aby budowali tak zwane know-how, aby budowali
budowali środowisko ludzi, którzy potrafią wymyślać coś z niczego. Którzy potrafią projektować. Bądź modę, ubrania, bądź meble, bądź przedmioty użytkowe, drobne, typu kubki. I nagle się okazało, że w Eindhoven powstała najbardziej licząca się na świecie Design Academy Eindhoven. A ścieżka rozwoju była dokładnie taka sama jak w Żyrardowie. I w tym kierunku chcielibyśmy się rozwijać, będąc oczywiście świadomym tego, że jest to zadanie bardzo ambitne i na pewno kosztowne. Dlatego nie stanie się to z dnia na dzień, natomiast musimy wiedzieć, w którym kierunku chcemy iść. I wszystkie zajęcia, które będziemy organizować, wszystkie aktywności CKŻ-u będą szły właśnie w tym kierunku, aby małymi krokami przybliżać się do idei Design Academy Żyrardów. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. To już czwarty festiwal śpiewających świątek w Żyrardowie, gdzie mogą zaprezentować się osoby powyżej 50 roku życia, których pasją jest śpiewanie. Honorowym patronatem objął festiwal prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński. Słodkie nagrody ufundowała Rada Miasta, w imieniu której wręczał je przewodniczący Marcin Rosiński. Jury w składzie Jolanta Darówna z zespołu Alibabki, Edward Lasocki i Robert Siniarski przesłuchało 7 uczestników i przyznało pierwsze miejsce Halinie Jastrzębskiej Antczak. Listopada 2015 roku w naszym Centrum Kultury w Żyrardowie mieliśmy festiwal Siątki, czyli taki przegląd osób śpiewających, które ukończyły 50 rok życia. W jury zasiedli pan Edward Lasocki, muzyk, pani Jolanta Darowna, również muzyk, oraz ja, Robert Siniarski. Pani Jolanta Darowna jest znaną wokalistką, cenioną, śpiewającą z wieloma gwiazdami polskiej piosenki, między innymi ze Zdzisławą Sośnicką, Anną Jantar, jest członkinią zespołu Alibabki. Poprosimy panią Jolantę o, byłą tak, poprosimy panią Jolantę o kilka słów w związku z naszym dzisiejszym festiwalem. Proszę państwa, chciałabym powiedzieć, że warto jest realizować siebie. Więc każdy z tych wykonawców, którego dziś tu mieliśmy okazję oglądać, oceniać, w zasadzie nie powinien podlegać żadnej ocenie, jako że realizuje siebie. I dopóki jest choć jedna osoba, która chce nas słuchać, należy po prostu śpiewać. Śpiewać swoją duszę, śpiewać swoje życie, śpiewać samego siebie. Bo to jest coś, czego nikt nam nie odbierze, to drzemie w nas. I warto tym się dzielić. Tyle radości, ile dziś tu zobaczyliśmy, tyle spontaniczności, ile dziś tu zobaczyliśmy, życzę państwu na co dzień, abyście piosenką realizowali całe swoje życie. Będzie wam i lżej, i weselej, i przyjemniej. Najważniejsza jest radość z uprawiania sztuki i to, że ci wykonawcy śpiewali i będą śpiewać nadal, to jest najważniejsze. A konkurencja, no to wiadomo, jest taka, jaka jest. Muzyka to nie jest, to nie są zawody sportowe.
więc trudno tutaj oceniać, kto był lepszy, kto był gorszy. Dodam tylko, że pierwszą naszą myślą było wyróżnienie wszystkich uczestników, natomiast niektórzy zasłużyli na szczególną uwagę i tylko dlatego oni zostali wyróżnieni w formie pisemnej, natomiast wszystkim Państwu, wszystkim uczestnikom dziękujemy jeszcze raz i podkreślam, że każdy z Was jest wyjątkowy i dziękujemy za przybycie. Sobotnie popołudnie zgromadziło w Urzędzie Stanu Cywilnego członków rodziny Bors oraz ich przyjaciół na uroczystości jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Pani Barbara Bors od 15 lat śpiewa w naszym chórze Echo. Wraz z mężem wędruje po górach, w szczególności ulubionym miejscem wędrówek są Tatry. Widząc dostojnych jubilatów w tak dobrej formie, odnosi się wrażenie, że 50 lat minęło Państwu w zgodzie, miłości i wzajemnym poszanowaniu. Warto szanować takie wartości. Te ponadczasowe wartości pozwalają wytrwać ludziom w związkach małżeńskich tak długo. W imieniu swoim oraz prezydenta miasta Żyrardowa, pana Wojciecha Jasińskiego, proszę przyjąć serdeczne życzenia. Symboliczną lampką szampana wzniesiono toast, życząc im diamentowych godów. W dniu 15 listopada bieżącego roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W związku z tym dniem policjanci referatu ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przeprowadzili działania profilaktyczne w ramach programu Bezpieczny i Niechroniony na drogach naszego powiatu pod hasłem Mnie się to nie zdarzy. Działania te zostały przeprowadzone w miniony piątek 13 listopada w godzinach 17:21 na terenie całego powiatu żyrardowskiego. Polegały one na zwróceniu szczególnej uwagi na pieszych użytkowników dróg, którzy są ostatnimi czasy jednymi z najczęstszych ofiar wypadków drogowych. Działania policjantów miały na celu zapobieganie wypadkom i poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w naszym powiecie. Policjanci każdorazowo w przypadku ujawnienia osoby pieszej i je popełniającej wykroczenie, takie jak na przykład przejście przez ulicę w miejscu niedozwolonym, poruszanie się niewłaściwą stroną drogi, jak również poruszanie się bez elementów odblaskowych w miejscu nieoświetlonym i poza terenem zabudowanym. Oprócz kar za popełnione wykroczenia i wyjaśnienia, dlaczego tak ważne jest, żeby pieszy był widziany na drodze, wręczali każdemu pieszemu element odblaskowy, żeby zapobiec nieszczęściu, co się spotkało z dużym zaskoczeniem wśród tych osób. Osoby te deklarowały, że będą nosić odblaski, bo nie zdawały sobie tak naprawdę sprawy, że jest to tak ważne. Jak wskazują nasze statystyki, przyczyną wielu wypadków z udziałem pieszych nie tylko w naszym powiecie, ale i w całej Polsce jest zbyt późne zauważenie osoby pieszej przez kierującego pojazdem, w wyniku czego dochodzi do potrącenia, a jak wiadomo zazwyczaj to osoba piesza bądź rowerzysta ucierpią w ewentualnym zderzeniu z pojazdem najbardziej, ponieważ nie posiadają oni żadnej bariery ochronnej, tak jak w przypadku kierującego siedzącego wewnątrz pojazdu. Często już zauważamy pieszych czy rowerzystów, którzy zakładają kamizelki odblaskowe, bo wiedzą, że robią to dla własnego bezpieczeństwa. Jednak nasze doświadczenie wskazuje, że jeszcze wiele osób podchodzi do takich odblasków z przymrużeniem oka. Uważają, że im się wypadek nie zdarzy, że nie będą się wygłupiać, czy wyglądają w kamizelce wręcz śmiesznie. Taka osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że wyraźny, widoczny element odblaskowy może naprawdę uratować jej życie, bo kierujący będzie widział tę osobę już z paruset metrów i przejedzie obok niej ostrożnie.
Przypominam, że według przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym osoba poruszająca się poza terenem zabudowanym i w miejscu nieoświetlonym obligatoryjnie powinna posiadać widoczny element odblaskowy. Jednak zdarzają się miejsca oświetlone i zabudowane, gdzie również warto taki odblask posiadać, ponieważ możemy być i w takim miejscu słabo widoczni. Apelujemy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze ze względu na jesienną aurę i szybko zapadający zmrok. Widoczność w wielu miejscach jest ograniczona. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie poszukuje świadków rozboju, do którego doszło w dniu 24 października bieżącego roku około godziny 10 w domu pokrzywdzonej w gminie Wiskitki w powiecie żyrardowskim. Jak ustalono, do domu pokrzywdzonej weszło dwóch mężczyzn, którzy użyli przemocy wobec pokrzywdzonej, polegającej na popychaniu oraz przytrzymywaniu jej za ręce, po czym dokonali zaboru pieniędzy. Sprawcy odjechali samochodem marki Audi A4 koloru zielonego typu sedan. Podam rysopisy sprawców. Pierwszy sprawca, wiek około 30-40 lat, 170-175 cm wzrostu, twarz okrągła, ciemna karnacja, krępa budowa ciała, otyły. W chwili rozboju mężczyzna ubrany był w kurtkę koloru czarnego o długości za biodra, na głowie miał czapkę do uszu bez daszka. Mężczyzna ten zwracał się do pokrzywdzonej w języku polskim, jednak nie była to czysta mowa polska. Drugi sprawca, tęższy i wyższy od pierwszego, twarz pucołowata, ubrany w podobną lub taką samą kurtkę jak pierwszy. Ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje na ten temat, na temat zdarzenia, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie osobiście lub pod numerem telefonu 46 858 2200 112 lub 997. Policja zapewnia anonimowość. Początkiem listopada ruszyła siódma już edycja konkursu na najpopularniejszego dzielnicowego 2015 roku. Również i w tegorocznej edycji konkursu jedynym i bardzo ważnym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego roku będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. Głosy na swoich faworytów do końca listopada mogą oddawać wszyscy mieszkańcy z powiatu żyrardowskiego. Aby oddać taki głos, należy wypełnić ankietę i wrzucić ją do specjalnych skrzynek, które zostały umieszczone wraz z ankietami w urzędach miast, gmin oraz w jednostkach policji na terenie całego powiatu żyrardowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu powiatowym nastąpi w grudniu. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie i oddania głosów na swoich dzielnicowych. Serdecznie zapraszamy również do udziału w konkursie pod nazwą Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs na projekt odblasku skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. Prace konkursowe mogą być wykonane przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli. Konkurs został przewidziany dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci te zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe. Technika pracy jest dowolna. Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ulica Chałubińskiego 4/6, 00928 Warszawa, w terminie do 20 listopada bieżącego roku do godziny 12. Liczy się tutaj data wpływu. Więcej informacji znajduje się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w zakładce Konkurs Plastyczny. Pogoda za oknem jest sprzyjająca, niemniej jednak niektórzy z nas rozpoczęli już ogrzewanie własnych mieszkań. W tym miejscu chcielibyśmy jako strażacy przypomnieć o podstawowych zasadach, które mogą ustrzec nas przed zagrożeniem ze strony tlenku węgla, nazywanego niejednokrotnie cichym zabójcą. Przede wszystkim należy zadbać o sprawność naszych urządzeń grzewczych. W tym celu wezwać kominiarza, który dokona przeglądu przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz samego pieca. Należy zwrócić uwagę na prawidłową wentylację pomieszczeń, to znaczy nie zaklejać kratek wentylacyjnych, a w przypadku posiadania plastikowych okien zadbać o mikrowentylację. W tym miejscu chciałbym również zaapelować i zachęcić do zakupu czujek tlenku węgla, które niejednokrotnie mogą być obrońcą przed tym tak zwanym cichym zabójcą i w porę ostrzec nas przed nastającym niebezpieczeństwem. Jeśli zdarzy się już taka sytuacja, że ktoś zostanie zatruty tlenkiem węgla, należy przede wszystkim wynieść go na świeże powietrze, zapewnić dostęp tlenu
wezwać na miejsce służby ratunkowe, a jeśli taka osoba straci przytomność, udzielić mu pierwszej pomocy. Czad nazywamy cichym zabójcą, gdyż jest on bezwonny, bezzapachowy i dużo łatwiej wchłaniany przez hemoglobinę krwi do naszego organizmu, a to powoduje, iż naszemu organizmowi zaczyna brakować tlenu, tętno i bicie serca staje się szybsze i dochodzi niejednokrotnie do utraty przytomności, a w ekstremalnych przypadkach również do śmierci. Na koniec chcielibyśmy pokazać Państwu film obrazujący właśnie zagrożenia płynące ze strony cichego zabójcy, jakim jest tlenek węgla. Zgłasza się 126. Prawdopodobieństwo zatrucia tlenkiem węgla. Widziałeś? Pamiętaj. Czad zabija. Kolejny konkurs piosenki nie tylko religijnej odbył się w Centrum Kultury w Żyrardowie. Organizatorem była parafia świętego Cyryla i Metodego oraz oratorium świętego Jana Bosko. Tym razem na scenie wystąpiło 12 zespołów i solistów. W programie każdego było wykonanie dwóch utworów, jednego o tematyce religijnej i drugiego o dowolnej. Konkurs uświetnił zespół pod nazwą Strona B. Nagrodę główną w kategorii dziecięcej otrzymała Julia Ksit, która wykonała pieśni Golgota oraz walc Ambara. W kategorii dorosłych nagrodę główną otrzymała Karolina Gajewska za wykonanie utworu Zamiast Edyty Geppert. Tegoroczna Cyceliada jest pod hasłem No Music, No Life. Oznacza to dla nas osobiście to, że nie ma muzyki bez życia. Nie ma życia bez muzyki, tak jak nie ma ciała bez duszy. Staramy się tutaj dawać możliwość młodym ludziom do prezentowania swoich talentów. Cyceliada jest organizowana już 19 raz. Jednak w tym roku pierwszy raz jest to konkurs piosenki nie tylko religijnej. W poprzednich latach był to przegląd, którym nie było osoby, która zajmowała pierwsze miejsce. W tym roku jest inaczej. Będziemy mieli pierwsze miejsca, będziemy mieli również podziękowania za udział. Głównymi organizatorami tegorocznej Cyceliady jest parafia świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie, oratorium również w Żyrardowie i nasze Centrum Kultury. W organizację tego wydarzenia jest zaangażowane mnóstwo ludzi, tak jak animatorów od nas z oratorium, jak również osoby trzecie, czyli wolontariusze. Przygotowania do Cyceliady rozpoczęły się już 1,5 miesiąca temu. Zaczęliśmy na planach, po czym je wprowadzaliśmy powoli w czyn. Jesteśmy pełni radości, że możemy dać naszym młodym uczestnikom możliwość do ukazania swoich talentów na scenie, żeby mogli powiedzieć, zaśpiewać swoje piosenki i dobrze się bawić. Cyceliada jest takim wydarzeniem organizowanym ku czci świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. I tak z własnego doświadczenia widzę, że kiedy człowiek śpiewa, to wyraża swoje wnętrze. I właśnie chcemy, tworząc tutaj takie wydarzenie, pozwolić, żeby po prostu uczestnicy wyrażali swoje wnętrze. Najczęściej właśnie poprzez piosenkę wyraża się radość, a czasami też i smutek. Ale dziś tutaj zasadniczo wszyscy wyrażają swoją radość i my z
tego jako organizatorzy bardzo, bardzo się cieszymy i zapraszamy, by w kolejnych latach jak najobficiej, jak najchętniej przychodzić na Cycyliadę, uczestniczyć w niej jako właśnie prezentując swoje piosenki, ale również jako ci, którzy po prostu idąc na spacer zatrzymają się i posłuchają, jak młodzi przedstawiają swoje talenty, którym ich Pan Bóg obdarzył. Piosenka jest często po prostu modlitwą. Prezydenta miasta Żyrardowa rywalizowało 15 drużyn z Polski i jedna z Litwy. Turniej odbywał się od 13 do 16 listopada w hali Aqua w Żyrardowie. To już kolejny międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt i chłopców o Puchar Prezydenta miasta Żyrardowa. Po raz 15 spotykamy się w listopadzie na naszym turnieju. Tym razem w naszej całej imprezie uczestniczy 16 zespołów, 8 zespołów żeńskich, 8 męskich. Cały turniej trwa przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Z zespołów zagranicznych przyjechała do nas ekipa z Litwy, z miasta Wilno. Natomiast z zespołów polskich można powiedzieć, same najlepsze ekipy reprezentujące całą Polskę, między innymi z Białegostoku, między innymi drużyny z Torunia, z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Turniej nasz odbywa się, tak jak już wspomniałem, co rok i przede wszystkim po to spotykamy się, żeby zarówno zespoły żyrardowskie, jak i inne ekipy mogły rozwijać swoje zamiłowania, mogły rozwijać swoje talenty, ale również dlatego, żebyśmy mogli przede wszystkim
wszystkie zawodnicy mogli podpatrywać grę innych zawodników. Trenerzy również spotykają się, wyłapując najlepsze talenty z innych miast polskich. Kolejny raz można powiedzieć, że w naszym turnieju jest ekipa zagraniczna. Kolejny raz przyjeżdżają do nas ekipy, które co rok bywają w naszym mieście. Bardzo, bardzo cieszymy się między innymi również z tego, że corocznie ten poziom jest coraz wyższy. Również drużyny, które przyjeżdżają do nas, przede wszystkim przyjeżdżają po to, że organizacja w Żyrardowie zawsze jest perfekcyjna, wyjeżdżają z fajnymi pucharami, oprócz tego doskonalają oczywiście swoje umiejętności, ale również otrzymują ciekawe nagrody. Od 15 lat, tak jak wspomniałem, nasz turniej odbywa się, można powiedzieć, że jest to mały jubileusz, bo 15 międzynarodowy turniej. Mam nadzieję, że rokrocznie będą te turnieje się odbywały w Żyrardowie, bo jest to jakaś już tradycja tych turniejów. Żyrardów reprezentuje oczywiście trójka z zespołu szkół publicznych numer 3. Nasz klub nie tylko jest organizatorem, ale również wystawia zawsze swoje ekipy, które uczęszczają do zespołu szkół publicznych numer 3, do klas sportowych. Tym razem jest to turniej kadetów i kadetek, czyli dla trzeciej klasy gimnazjum. Trójka Żyrardów zawsze jest kojarzona przede wszystkim z koszkówką dziewcząt i chłopców. Tak jak wspomniałem, w dzisiejszym finale Polonia Warszawa wygrała co prawda z nami, ale uważam, że drugie miejsce w kategorii chłopców jest również bardzo dobrym miejscem. W kategorii dziewczyn właśnie jeszcze trwa mecz o trzecie miejsce. Trójka Żyrardów gra z ekipą z Grudziądza i mam nadzieję, że również, bo jest wynik bardzo wyrównany, że zespół nasz oczywiście wygra i zajmiemy trzecie miejsce w tym turnieju. Kolejne roczniki, które są młodsze w naszej szkole, również grają w przeciągu całego sezonu wiele, wiele turniejów i mam nadzieję, że w już najbliższym czasie również pokażą się z jak najlepszej strony. Już w najbliższym czasie zapraszam również na kolejny międzynarodowy turniej, który odbędzie się w marcu 2016 roku, o Puchar Prezesa spółki Aqua Żyrardów. Zwycięzcami w turnieju zostali Kusy Szczecin wśród dziewcząt i Polonia Warszawa u chłopców. Żyrardowianie z rocznika 2000 zajęli wśród dziewcząt Osir Trójka trzecie miejsce i wśród chłopców Osir Trójka drugie miejsce.